Cześć, tu Tomek Podgórski. Mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu i odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Myślę, że najlepszy okres w tej mojej dotychczasowej przygodzie z piłką przypada na trenera Brosza, bo na pewno wtedy w Gliwicach, jak na tamten okres, osiągnęliśmy fajne wyniki. W pierwszym sezonie awansowaliśmy do Ekstraklasy z pierwszego miejsca, później zaraz w tym debiutanckim sezonie zajęliśmy czwarte miejsce, które premiowało nas grą w pucharach, także myślę, że za trenera Brosza ten okres najlepszy przypada, ale tutaj chcę zaznaczyć, że mam nadzieję, że przychodząc tutaj do Bielska i przy współpracy z trenerem Dźwigałą jeszcze te najlepsze czasy przede mną. Przenosiny zajęły mi tak na oko 5 dni, bo praktycznie po podpisaniu kontraktu w ciągu kilku dni szczęśliwie udało mi się znaleźć mieszkanie i jestem z tego bardzo zadowolony. Już z początkiem lipca przeprowadziłem się, także nie muszę dojeżdżać, bo wiadomo, że te dojazdy są męczące, a mam do naszego ośrodka treningowego w Dankowicach kilka kilometrów, także jest to na pewno z pożytkiem dla regeneracji. Myślę, że jeżeli patrząc tylko na Ekstraklasę, to taka bramka strzelona Jagiellonii w Białystok na pewno trener Dźwiga będzie pamiętał, bo bodajże był w sztabie szkoleniowym z trenerem Hajto, a trener Hajto prowadził wtedy zespół z Białego Stoku, także no taka dość ciekawa bramka po uderzeniu z dystansu. Akurat żelu nie używam. Używam pasty do włosów i używam jej tyle, żeby te włosy mi gdzieś kolokwialnie mówiąc nie wariowały. Także no, bardziej dla wygody niż dla estetyki jest to pasta do włosów, nie żel. Bardzo ciężkie pytanie zadajecie. No, mógłbym wymienić kilku na pewno. Mogę wymienić trenera, który na pewno zapadł mi najbardziej w pamięci. No, był to trener, z którym współpracowałem praktycznie cały okres trampkarski w wieku juniora. On pomagał mi zaadoptować się w drużynie seniorskiej. Jest to Dawid Cholewa, który do dzisiaj pracuje w Gliwicach, także z tego miejsca go chcę serdecznie pozdrowić, a na pewno jest to osoba, która pomogła mi nie tylko na boisku, ale też wiele cennych wskazówek takich typowo życiowych udzieliła. Najlepsze drużyny, przeciwko którym grałem, to akurat to były zespoły, z którymi rywalizowaliśmy na tych obozach zimowych w Turcji, bo akurat dwa razy mierzyliśmy się z naprawdę, będąc w Pieśle Gliwice, z mocnymi zespołami. Raz był to Szachtar Donieck, na przykład na skrzydle grający wtedy Douglasem Kosztą, znanym teraz z Bayernu Monachium, a dwa lata później z Zenitem Sankt Petersburg, też pewnie kilku kibiców będzie znało takiego zawodnika jak Hulk, też występował na prawej stronie, na pewno na żywo gracze ci robią, no, po pierwsze sporą różnicę, a po drugie spore wrażenie. Na razie współpraca wydaje mi się wygląda bardzo fajnie. No, ja bardzo lubię treningi, w których podstawą jest granie w piłkę, a trener Dźwiga akurat takie preferuje, dlatego no, myślę, że każdy to potwierdzi. Na każdy trening wychodzę z uśmiechem na ustach. Wiadomo, że za nami okres przygotowawczy, było też trochę tej pracy fizycznej, ale wydaje mi się, że już w tych mikrocyklach meczowych będzie dużo fajnych treningów. Akurat taktyka też jest tak sfokusowana, żebyśmy grali w piłkę, utrzymali się przy niej, grali przyjemnie
dla oka kibiców i mam nadzieję, że to przyniesie rezultaty w postaci zwycięstw, ciekawych, atrakcyjnych meczów. Sądzę, że jestem taką osobą, że z wszystkimi mi się dobrze rozmawia. No, niezależnie od wieku jestem w tej szatni bielskiej krótko, ale staram się złapać kontakt z każdymi, czy są to młodzi zawodnicy, czy już ci najbardziej doświadczeni. No, najwięcej wydaje mi się, że rozmawiam na razie z Darkiem Kołodziejem, bo siedzi po mojej prawej stronie z racji tego, gdzie usiadłem, gdzie mnie miejsce przydzielono, także na pewno jest to bardzo wesoła osoba zarówno w szatni, jak i poza. Myślę, że ten charakter no, jest mi bardzo bliski. Na pewno dotychczas w Bielsku wiele razy nie byłem, szczególnie z rodziną, a po przyjeździe tutaj tym już praktycznie trzeci tydzień mieszkam praktycznie w tym mieście. No jest bardzo wiele ciekawych miejsc, no, z racji tego, że góry są bardzo blisko, bezpośrednie sąsiedztwo Szczyrku, Wisły. Można sobie fajnie spędzić jakiś wolny dzień. No i również centrum miasta, zamek, stary rynek, kilka fajnych restauracji. No myślę, że nic oryginalnego. Zaczęło się w bardzo wczesnym wieku, na początku typowe granie podwórkowe, powiedzmy, że każdą godzinę zarywało się i poświęcało się poza nauką tylko dla grania w piłkę, no a później to już było bardziej sprofesjonalizowane, bo trafiłem do klubu, do Piasta Gliwice i tam praktycznie ten cały wiek trampkarski juniora przeszedłem aż do debiutu seniora. No, każdy młody chłopak, tym bardziej jeżeli tutaj jesteśmy w temacie piłki nożnej i marzy o tym, żeby grać w jak najlepszych klubach zagranicznych. No, ja mając te 9-10 lat, bardzo mi się podobała gra Barcelony, której trenerem był wtedy Johan Cruyff, także na pewno taka słynna ekipa ze Stoiczkowem, z Romario. Naprawdę grali bardzo widowiskowo, bardzo skutecznie. W późniejszym czasie też taki młody zawodnik Ronaldo tam doszedł. Także no, na pewno jak byłem mały, marzyłem, żeby kiedyś tam zagrać. No myślę, że na dzień dzisiejszy już to marzenie się nie spełni, ale na pewno gdzieś tam to, że podpatrywałem, powiedzmy, pozwoliło mi no, grać na poziomie, dotychczas na poziomie ekstraklasy i przede wszystkim zostać zawodowym piłkarzem, bo to też nie każdemu jest dane. Duże wrażenie zawsze wywierała na mnie osoba Diego Maradony, ale z racji jego tylko boiskowych jakby zagrań, nie tych pozaboiskowych wybreaków, no w późniejszym czasie wielu zawodników duże wrażenie na mnie wywierało. No, no już z tych lat bliżej znanych temu młodemu pokoleniu to obecny trener Realu Madryt, Zinedine Zidane. No, to był taki naprawdę gracz, który robił sporą różnicę, a potrafił takie piłki zagrać, że no, nikt by sobie tego nie wymyślił po prostu. No akurat właśnie nie gram. Nie gram w konsolę, aczkolwiek ją mam bardziej do oglądania filmów, jak już się kiedyś zdarzyło, to bardziej jakieś takie przygodówki. Ale już nawet nazwy nie pamiętam, bo to było naprawdę bardzo dawno temu. Dziękuję bardzo za pytania dla mnie. Do następnego odcinka nominuję Magica, czyli Mariusza Magierę.